Adam Ferycz. Za. Elżbieta Laskowicz. Adam Łukaszewski. Za. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Jacek Sułkowski. Za. Andrzej Świstoku. Za. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń stałych Komisji Rady. Czy przewodniczący ma jakieś wnioski? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu następnego. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 10 czerwca odbyła się gala programu Działaj Lokalnie. 19 czerwca miał miejsce Gminny Dzień Dziecka oraz Bieg Młodości. I też taka informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszono w sumie suszę na naszym terenie i jest to susza, na którą wnioski można składać na pierwszą kategorię gleby. Jest wszystko w aplikacji, bo to odbywa się przez aplikację od zeszłego roku, także więcej informacji, dwa słowa więcej powie Pan Burmistrz za chwilę. Z mojej strony to tyle, proszę. Przechodzimy do punktu 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał w ustanowieniu Rady Bieżącej Działalności. Pani Burmistrz, proszę. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, to sprawozdanie tej działalności międzysesyjnej. 29-30 maja to imprezy. Zaczęliśmy imprezę, troszeczkę się uwolniła możliwość organizowania takich imprez. Pierwsze Dnia Dziecka to Główna i Stanisławka. W tym przypadku akurat reprezentował Urząd Zastępca. 31 maja to nadzwyczajne walne zebranie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w sprawie podniesienia cen opłaty za zagospodarowanie odpadami. Nie za to przyjęto oczywiście nowy cennik, a właściciele, czyli wszyscy samorządowcy, zobowiązali zarząd ZZO do wnikliwej analizy bieżących kosztów zakładów i szukania oszczędności, po to, żeby tych podwyżek nie generować. Na ten moment tutaj się nic nie zmieniło. Kolejny tydzień, kolejny weekend to też imprezy w Starym Gronowie, w Nowym Gronowie, w Boboszewie, kolejne imprezy z okazji Dnia Dziecka. Wtorek 8 czerwca to pierwsza od czasów początku pandemii odprawa moja z dyrektorami jednostek na żywo. To też taki ważne, bo do tej pory spotykaliśmy się oczywiście indywidualnie na żywo, ale to koniec, końcówka tej pandemii, bo te zmniejszone obostrzenia pozwalają na to, żebyśmy się spotykali wszyscy razem. Znaczy to spotkanie twarzą w twarz jest wygodniejsze. 10 czerwca to spotkanie z komendantem powiatowym policji w sprawie zakupu i dofinansowania nowego auta. Pan komendant zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracali. W trakcie rozmowy zadeklarowałem, że przedstawię propozycję Szanownej Radzie, co zamierzam uczynić na poszczególnych komisjach. Tego samego dnia odbyła się także wspomniana przez Panią Przewodniczącą gala programu Działaj Lokalnie. Tutaj aż 3 stowarzyszenia z naszego terenu otrzymały dofinansowanie w ramach małych grantów na swoją działalność. I znowu 11 czerwca to kwestia rodzinnych o zdrowie. A 12 czerwca uroczyste obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Dziędzior. Kolejna ważna uroczystość, kolejni 50-latkowie w naszym mieście. 15 czerwca to spotkanie w Czuchowie podczas konwentu z wójtami, burmistrzami powiatu czuchowskiego z lokalną grupą działania w sprawie zaplanowanych konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w tym roku, w których zamierzamy brać udział. To także dzień spotkania ze stowarzyszeniem, z członkami zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Dariusz na temat bieżącej sytuacji i takie przygotowanie do walnego, które odbyło się w następnym tygodniu, które niestety nie mogłem uczestniczyć, stąd też nasze spotkanie trochę wcześniej. 19 czerwca to gminne obchody Dnia Dziecka w Debrznie, a także Dzień Dziecka w miejscowości Szłupia, a również Bieg Młodości organizowany przez Stowarzyszenie Doliny Debrzynki z panią Agnieszką Kaczor na czele. 21 czerwca miała miejsce inauguracja Akademii Liderów w ramach programu organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której też jestem uczestnikiem, o której Państwu mówiłem wcześniej. To kolejny cykl szkoleń, spotkań z tutorami dotyczących naszej gminy i sposobu zarządzania nią. A wszystko po to, aby wykorzystać jak najbardziej potencjał też grzemiących mieszkańców i mobilizować naszych mieszkańców do takich szeregu inicjatyw oddolnych, żebyśmy mogli lepiej spełnić swoją funkcję państwa jako rada, ja jako burmistrz.
23 czerwiec, czyli dwa dni temu, to też spotkanie z diabetykami z koła Debrzyna z Czułkowa oraz Czernego. To spotkanie miało miejsce nad jeziorem Brzuszek w Debrznie. Więc tak jak widzicie Państwo, ruszyły imprezy. Spotkania te, których nam najbardziej brakowało, te, które były tak potrzebne, a których w czasie pandemii nie szło organizować w żaden sposób, na ten moment jest już to troszeczkę wygodniejsze. Tytuł sprzedaży, przekształcenia, to te dane dotyczące nieruchomości, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, wpłynęła kwota powyżej 300 tysięcy, dokładnie 301 980 zł na dzień dzisiejszy. Na początek sierpnia jestem umówiony na kolejne akty notarialne. Podjęto także zarządzenie dotyczące rezygnacji prawa pierwokupu dla nieruchomości w Myśli Goszczy. Także w przypadku ulicy Rynek wezwano właścicieli, współwłaścicieli działki do wskazania uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odsłuchanie tablicy reklamowej. Ta wielka tablica, która stoi przy rynku, myśmy się zgłosili do właścicieli nieruchomości o wskazanie dokumentów potwierdzających, że mogą taką tablicę postawić. Ona nie wkomponowuje się w nasz rynek i zdecydowanie nie pasuje do tego miejsca. Po rozmowie z konserwatorem zabytków wiem, że takich rozmów nie było i takiej zgody wydanej też nie było, w związku z tym ta tablica powinna za chwilę zniknąć. Zbyliśmy jedną z przedostatnią działkę niezabudowanej przy ulicy Szkolnej. Za ponad 55 tysięcy została jeszcze jedna działka. Gdyby ktoś chciał jeszcze kupić, to ostatnia szansa. Przygotowujemy postępowanie przetargowe. Wpłata wabią do 6 sierpnia, przetarg 10 sierpnia. Więc ostatnia działka i szansa na to, żeby przy nowej drodze, przy nowej inwestycji spełniać swoje marzenia. 14 czerwca podjąłem również zarządzenie w sprawie zachowania ceny dla drugiego przetargu na działkę w obrębie Rozwory. Tam też wabią do 19 lipca, przetarg pod koniec lipca. Oczywiście wysłaliśmy też zawiadomienia do dzierżawców celem przedłużenia umów dzierżawców przekazania. Czasami zdarza się tak, że mimo zapisów w umowie nie wszyscy z Państwa, z naszych mieszkańców pamiętają, żeby wystąpić z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. W związku z czym my przypominamy, że ten termin końca dzierżawy się zbliża i wnioskujemy o to, aby przedłużyć ten termin bądź rozwiązać umowę dzierżawy, bo takie sytuacje też się zdarzają. Przypominamy, większość z Państwa, do których wysłaliśmy przypomnienie, już podpisało, przygotowało wnioski o podpisanie kolejnych umów. Oczywiście przeprowadzamy także kontrolę na bezumowne użytkowanie gruntów i tutaj one były między innymi na wniosek i pisma, które trafiały do urzędu w miejscowości Główna, Debrzyno, Prusinowo czy Rozwory. Wczoraj odbyła się także ostatnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Plan oczywiście spotkania Komisji Mieszkaniowej jest ogłoszony na BIP-ie. Weryfikacja nowych wniosków o przydział lokali oraz zaproponowane ofert dla oczekujących na liście. To zawsze jest protokół z takiego spotkania, które do mnie trafia. Na tej podstawie weryfikowane są te wnioski, które od naszych mieszkańców trafiają do urzędu. W przyszłym tygodniu kolejne zwyczajne tym razem zgromadzenie wspólników ZZ-owego dworza dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. A jak już ZZO, nowy dwór, to kilka informacji dotyczących śmieci. Koszty za miesiąc maj 2021 roku zamknęły się w wysokości i w ZZO 52 tysiące złotych. Sanikon, czyli ten koszt wywozu naszych śmieci, to 76 tysięcy złotych, czyli ponad 120, prawie 130 tysięcy złotych koszt miesięczny obsługi tylko ZZO i tylko wywozu. I stan zaległości, i to również niepokojąca kwota, ponieważ od osób fizycznych mamy ponad 134 tysiące i od ubiegłego miesiąca to zadłużenie wzrosło o 10 tysięcy złotych. Od osób prawnych zadłużenie zmalało o prawie 300 zł, ale nadal jest to kwota blisko 12 tysięcy złotych. Przesłaliśmy także informacje sołtysom o zmianie terminarza odbioru odpadów wielkogabaretowych w miejscowości Stare Gronowo, Nowe Gronowo, Buka, Drozdowo i Poręba. W tych miejscowościach tutaj apeluję o przekazywanie tych informacji. Odbiór gabaretów jest przesunięty z 29 lipca na 7 lipca, tak? Czyli będzie przyspieszony o 3 tygodnie. Wysłaliśmy także pismo upominawcze do mieszkańców Sołtysa Wsi Główna w związku z niewłaściwym pozbywaniem się odpadów komunalnych, czyli te informacje, które do nas trafiają i te zgłoszenia, na nie też reagujemy. Oprócz tego w referacie komunalnym trwają postępowania administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Część tych została zakończona, nadaliśmy trzy nowe numery porządkowe dla budynków w miejscowości Debrzno i Strzeczona.
a także wydaliśmy 15 zaświadczeń o funkcji działek w planie zagospodarowania przestrzennego, 3 decyzje zatwierdzające projekt podziału działek, a także na bieżąco aktualizujemy w rejestrze publicznym w systemie teleinformatycznym ewidencję ulic i adresów. Zachęcam też Państwa do korzystania z programu Geoportal, ogólnopolski program Geoportal, który nabiera nowych właściwości, robi się coraz fajniejszym narzędziem do tego, aby weryfikować i sprawdzać nieruchomości. Daje coraz więcej funkcjonalności. Nasz inspektor do spraw planowania geodezji jest po takim fajnym szkoleniu, które pokazuje wiele nowych funkcjonalności tego programu. Więc okazuje się, że naprawdę mamy wszyscy dostęp do szerokiego zakresu wiedzy. Należy tylko chcieć po to sięgnąć. No właśnie, 21 czerwca było to szkolenie w procedurze sporządzania miejscowego planu też w praktyce. Na bieżąco prowadzimy postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych i tutaj budowie elektrowni fotowoltaicznych, to o czym Państwu wspominałem do tej pory, ale także to ostatnie, które mnie najbardziej cieszy, budowa parku przemysłowego Obręb-Cieśnie na wniosek inwestora, więc tutaj te prace posuwają się zgodnie z harmonogramem do przodu, jeśli chodzi o zabudowę Zielonego Parku Przemysłowego w Cieśnie. Monitorujemy także na bieżąco wzrost barszczu sosnowskiego i prowadzimy zabiegi jego zwalczania. Weryfikujemy nowe zgłoszenia i wykonujemy dokumentację fotograficzną. Ja do tego barszczu jeszcze za chwilę wrócę. Także zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zrzut substancji albo jakieś zanieczyszczenie kanalizacji deszczowej w konsekwencji przedostania się tych zanieczyszczeń do rzeki. Czekamy na wyniki kontroli. Tutaj szybkie działanie wzięło się, ponieważ po kontakcie, po telefonie, po informacji nawet pisemnej tego samego dnia pojawili się inspektorzy w terenie, którzy badali próbki w terenie. Sprawdzamy, co to mogło być, żeby nie dopuścić do jakiegoś skażenia naszej rzeki. Weryfikujemy i rozliczamy dofinansowanie budowy studni wieconych, także sukcesywnie rozpatrujemy wnioski i zgłoszenia dotyczące wycinki drzew. Także, tak jak mówiłem Państwu wcześniej, w ramach rzeczniczki Grupy Zakupowej Energii przystąpiliśmy do tego gremium. Trwa postępowanie przetargowe, ono jest ogłoszone, otwarcie ofert 3 sierpnia. To postępowanie, które powinno nam pozwolić zaoszczędzić wydatki związane z zakupem energii elektrycznej. Rozstrzygnięto także przetarg na budowę ulicy Słonecznej i ulicy Pogodnej. Została wybrana oferta przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Lapis ze Złotowa. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę koparko-ładowarki do zakładów wodociągów i kanalizacji, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. Na to Szanowna Rada zabezpieczała też środki. Tutaj też mieścimy się w wartościach tych, które sobie zaplanowaliśmy. Trwa przygotowanie przetargu na dowoz uczniów do szkół w roku 2021-2022. To ogłoszenie zostało już dzisiaj opublikowane przez nas. Mówiłem o ulicy Słonecznej i Pogodnej. Tutaj otrzymaliśmy oczywiście dofinansowanie i po podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie przygotowany aneks z aktualizacją kosztów. Po podpisaniu umowy w ciągu 4 miesięcy te drogi powinny zostać zrobione. Czyli zakładamy, że będzie gdzieś to okolice listopada, kiedy prace powinny się tam zakończyć. Modernizacja drogi miejscowości Słupia i tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach pomocy dla tych miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne w wysokości 600 tysięcy złotych. Tą inwestycję też rozpoczniemy w tym roku prawdopodobnie naszymi siłami, robiąc kontynuację tego, co było rozpoczęte w Słupi. Krok po kroku, mecz po meczu tą drogę próbujemy robić własnymi siłami, czyli wykorzystując Zakład Gospodarki Komunalnej i pracowników spółdzielni socjalnej. Robimy tą drogę w ramach zadania własnego. Badamy ten grunt, sprawdzamy, na ile on jest nośny, na ile jest wytrzymały, na ile trzeba go wymienić, a na ile możemy sobie pozwolić na jego pozostawienie. Na to do góry dosypujemy utwardzenia i wykładamy to kostką brukową. Są to prace, z którymi sobie możemy sami świetnie poradzić, a środki, które dzięki temu zostaną w naszym budżecie, a w budżecie naszego zakładu, pozwalają na dokupienie sprzętu. Państwo wiecie, na początku roku pojawiła się tam nowa ładowarka, pojawiła się też nowa zagęszczarka, a kolejne zadania pozwolą nam również zwiększyć ten park maszynowy. Myślę, że to ważny kierunek, bo zawsze chcieliśmy, przynajmniej ja chciałem i dążyłem do tego, żeby te środki zostawały u nas i to się gdzieś utaje. Te drogi są, te prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są robione na wysokim poziomie i myślę, że w pełni zadowalają wszystkich zainteresowanych.
Także modernizacja drogi w miejscowości Stare Gronowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Buka, to tak nazywa się to zadanie, a mówimy tutaj o drodze w Buce od skrzyżowania tam w stronę Świetlicy, która będzie też utwardzana i droga od Starego Gronowa do Buki, którą również próbujemy w ramach oszczędności z tego zadania wyrównać. A otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie w kwocie ponad 90 tysięcy złotych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Również, Szanowni Państwo, przemierzamy się do budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ulicy Mokotowskiej w Debrzynie i wniosek ten znajduje się na liście projektów do dofinansowania. Czeka na zatwierdzenie przez premiera. Wnioskowana kwota to 82,5 tysiąca złotych. To w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg przechodnia z Mokotowską. I tam również wniosek jest na liście do dofinansowania na kwotę ponad 450 tysięcy złotych. Gdyby udało się te środki pozyskać, to w tym momencie też powodujemy, że te przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze. Da się je podnieść, doświetlić i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Mówimy o ulicy Szkolnej, tutaj te prace już powoli zbliżają do końca. Zakładamy, że w lipcu powinny już być całkowicie definitywnie zakończone. Także trwała naprawa cząstkowa dróg gminnych. Oczywiście tam te odcinki, które nie zostały skończone, one również czekają na dokończenie. Jeżeli ja za każdym razem podczas sprawozdania o tym mówię, jeżeli mamy gdzieś jakieś uwagi dotyczące naszych dróg, bardzo proszę o zgłaszanie tych kwestii do pana Macieja Brugina, po to, żeby jeden człowiek miał je w jednej wiedzy, żeby mógł realizować te zadania, które w ramach naszego budżetu da się zrobić. Mówimy o Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowym. Tutaj dalej trwa realizacja nowego zadania, czyli utworzenie podwórka miejskiego i tuż za moimi plecami na tym podwórku te prace też trwają. Myślę, że Państwo widzicie, że w Debrznie poza tym, że robi się chodniki i ulice, też sadzi się drzewa. I to nie jest też tak, że je się tylko wycina, że samorząd zawsze wycina, ale samorząd też dba o to, żeby tych miejsc zaciągnąć było jak najwięcej. To jest idealny przykład na to, żeby pokazać, że możemy to zrobić i znowu robimy to własnym staraniem i własnym zaangażowaniem pracowników. Jest to projekt, który jest dofinansowany w ramach rewitalizacji tej części miasta, więc też korzystamy ze środków zewnętrznych, a konkretnie środków unijnych. W przedszkolu w Debrzynie rozpoczęła się także dostawa wyposażenia placu zabaw, także czekamy na montaż elementów. Zakończyliśmy już prace remontowe na sali oraz montaż wyposażenia. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Debrzynie, została zakończona dokumentacja projektowa dla biblioteki. Oczekujemy na ekspertyzę teraz akurat Straży Pożarnej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakończyliśmy także budowę domków letniskowych nad jeziorem w Żółczego, środku wypoczynkowym. Pojawiła się także nowa balia. I tutaj odniosę się do tego, co mówiła Pani Przewodnicząca, ponieważ w tym czwartym okresie raportowania w systemie monitoringu suszy rolniczej stwierdzono występowanie suszy na terenie naszej gminy w uprawach zbóż jarych, ozimych oraz krzewów owocowych na glebach kategorii pierwszej podatności na suszę, czyli tych najsłabszych gleb. Oczywiście jest dostępna w adresie internetowym odpowiednia mapa oraz aplikacja Susza, do której każdy rolnik indywidualnie już bez prac komisji może zgłaszać te informacje dotyczące suszy na swoich ziemiach. Tam jest to na bieżąco weryfikowane, czy to wpisuje się w miejsce, gdzie ta susza występowała, czy nie, ale no, taki wniosek składamy bezpośrednio na stronie. Gdyby oczywiście były jakieś pytania i wątpliwości, to odsyłam do Pani Dominiki Ferno-Guś, która się w ramach naszego urzędu tymi sprawami zajmuje i tutaj tej wszelkiej pomocy jest gotowa udzielić. Odbyły się także spotkania wspólnot mieszkaniowych w ulicy Kościuszki w sprawie budowy wspólnej osłony śmietnikowej. Odbyły się już dwa, przed nami pewnie kolejne, trzecie. No taki okres, że nie zawsze wszyscy jesteśmy w stanie się razem spotkać, a tylko wszyscy razem możemy wtedy podjąć jednogłośnie jakąś decyzję. Do tej pory no, nie udało się spotkać wszystkim razem. Cały czas trwa spis powszechny ludności. Mieszkań obecnie spisu dokonało ponad 50% mieszkańców naszej gminy i jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o spis ludności na terenie województwa pomorskiego. Nasze panie rachmistrzynie dokonują spisu telefonicznego, bądź będą dokonywały ten spis osobisty w miejscu zamieszkania respondentów, jak tylko będą mogły się ruszyć. Przepisy odrębne na to pozwolą. Jest także strona internetowa, na której możemy sprawdzić, ilu mieszkańców gminy Debrzno poddało się szczepieniu przeciwko COVID-19 na dzień wczorajszy, bo wczoraj to sprawdzałem ostatni raz, było to blisko 23%, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców naszej gminy i jest to wynik, który plasuje nas gdzieś tak po środku
wszystkich gmin dookoła. Najwięcej chyba miasto Czuchów i miasto Czarne. Później my, jeżeli chodzi o nasz powiat, pozostałe gminy, gdzieś w okolicach właśnie 20%, ale ta stawka gdzieś tam w miarę wyrównana, to pokazuje, że jeszcze jest sporo do zrobienia, że jeszcze ci, którzy z Państwa się nie zaszczepili, mogą z tego szczepienia skorzystać, do czego serdecznie zachęcam. Gmina Dewnów także została zakwalifikowana do wsparcia zadania dotyczącego likwidacji barszczu sosnowskiego. Mówiłem, że do barszczu jeszcze wejdę, więc raz jeszcze informacja odnośnie barszczu. Tak, złożyliśmy wartość projektu na 1 400 000 zł w perspektywie kilkuletniej i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 160 000 zł na likwidację barszczu sosnowskiego. W ramach działania planowane jest zwalczanie barszczu wybranymi już przez nas metodami, sprawdzonymi przez okres ponad 2 lat. Oczekujemy na pismo informujące o terminie podpisania umowy. Jak Państwo pamiętacie, jak zaczynaliśmy tutaj przez tę wspólnie pracę, barszcz sosnowskiego była dana dosyć dużym problemem i jest nadal, bo jest to roślina bardzo niebezpieczna, a mamy zinwentaryzowanych blisko 60 hektarów terenów, na których ta roślina występuje. Do tej pory radziliśmy sobie to, wykorzystując środki własne. Państwo zabezpieczaliście w ramach naszego budżetu pieniądze na walkę z barszczem. Podpisywaliśmy umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z Lasami Państwowymi i tak szukaliśmy tych pieniędzy z każdej możliwej strony, żeby te działania realizować. Powołaliśmy do tego, pamiętacie, też spółdzielnię socjalną, która pomagała na początku przy samym barszczu. Dzisiaj mamy spory zastrzyk gotówki i taką spokojną głowę o to, że możemy tą walkę dalej prowadzić, a ona jest bardzo skuteczna tylko wtedy, kiedy trwa przez wiele lat. Nie da się jednorazowo zrobić zabiegów i odpuścić. My dzisiaj na tych naszych areałach widzimy, że kiełkują te nasiona, które w tej glebie leżą od kilku lat. Robimy wszystko, żeby nie doprowadzić do zakwitnienia i do wysypania się kwiatostanów, ale jednak te nasiona w ziemi potrafią parę lat przetrwać i musimy też usuwać te, które w tej ziemi tam są. Trwają także negocjacje w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie podawą przedszkolaki Dewnicki Bystrzaki. To też projekt podobny do tego, który robiliśmy w szkole, uczeń z małej szkoły w Wielkim Świecie. Tutaj też ze sporym dofinansowaniem. No, na razie czekamy na wynik tych negocjacji i na pozytywne rozstrzygnięcie tego postępowania. Wspominałem o inauguracji Akademii Liderów, ale też ten drugi projekt, w którym uczestniczymy, czyli Akademia Samorządowa Fundacji Batorego. Cały czas trwają szkolenia, cały czas pojawiają się webinaria, w których biorę czynny udział. To tyle tytułem sprawozdania międzysesyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo mają jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę, przechodzimy więc do punktu następnego. Informacja o dokumencie na temat tych zadań danych oraz sposób ich realizacji. Takowe nie wpłynęły do urzędu. Przechodzimy więc do punktu 7. Debata nad raportem o stanie gminy Dewnów za rok 2020. Tutaj poproszę Panią Beatę o odczytanie. Komisje rewizyjne finansów publicznych, infrastruktury społecznej oraz rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska przekazują wnioski na temat raportu o stanie gminy Dewnów za 2020 rok. Członkowie komisji zapoznali się z raportem o stanie gminy Dewnów za 2020 rok. Raport opracowany został w sposób czytelny, przejrzysty, zawiera podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii. Wykonanie uchwały Rady Miejskiej i Budżetu Konferencyjnego. Ponadto zawiera informacje ogólne, stan finansów gminy Dewnów, wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Największe zadania oraz największe zadania inwestycyjne. Szczegółowo opisano również zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wynikające z programu rozwiązywania problemów społecznych. Zawiera szereg danych, zestawień i analiz, które opisują gminę Dewnów przez pryzmat realizowanych przedsięwzięć. Komisje raport o stanie gminy Dewnów za 2020 rok opiniują pozytywnie. Tylko podpisałam przewodniczący 4 komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu 8. Podjęcie uchwały nr 38 w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Dewnów. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Dewnów za 2020 rok postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi Dewnów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli głosujemy, proszę o przegłosowanie.
Wiesława Adler – za. Jan Bemer – za. Beata Bogacz – za. Magdalena Błażyńska – za. Maria Bukarewicz – za. Maciej Tukszta – za. Adam Kyrycz – za. Elżbieta Laskowicz – za. Adam Łukaszewski – za. Zdzisław Marek – za. Jan Płaczek – za. Dorota Rybicka – za. Piotr Sułkowski – za. Andrzej Świstowski – za. Przechodzimy więc do punktu następnego. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Debrzno za 2020 rok. Podpunkt pierwszy. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok były omawiane na komisjach. Przechodzimy więc do podpunktu C. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Debrzno za 2020 rok. Tutaj poproszę pana burmistrza o odczytanie. Pani przewodnicząca, szanowni radni, uchwała nr 49 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Na podstawie przepisów prawa po rozpatrzeniu przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Debrzno sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok składu orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Roman Sandrajewski, przewodniczący, Anna Patek, członek, Katarzyna Renka, członek, opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. I tutaj uzasadnienie do uchwały. W dniu 24 marca 2021 roku, to jest w terminie określony w artykule 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 38 burmistrza Debrzna z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Debrzno za 2020 rok. Powyższym zarządzeniem przyjęto również wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, czyli Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, a także informacje o wykonaniu przychodów i kosztów zakładów samorządowych, zakładów wodociągów i kanalizacji oraz zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Do sprawozdania załączono także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia z zadaniami komunalnymi. Zaprezentowano także stopień zaawansowania realizacji zadań i programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera także informacje o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowych w Debrznie. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagane określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Badając pod względem formalno-prawnym złożone przez miasto i gminę Debrzno sprawozdania, m.in. o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconym gminą, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra rozwoju i finansów dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pozycja 1564 z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. To jest Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 2396. Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że dochody wykonane w kwocie 54 098 587 zł i 7 groszy, co stanowi 99,2% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 49 329 102 zł i 31 groszy, co stanowi 92,2% planu oraz dochody majątkowe w postaci 4 769 484 zł i 76 groszy, co stanowi 99,4% planu. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 50 387 581 zł i 97 groszy, co stanowi 92,1% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 46 423 494 zł i 18 groszy,
to jest 92,4% planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 964 087,79 zł, co stanowi 88% planu. Dług publiczny na koniec 2020 roku obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 19 866 707,58 zł i stanowił 36,72% wykonanych dochodów ogółem. Wartość udzielonych poręczeń za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1 834 280 zł. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2020 roku wyniósł 3 072 770,72 zł i w stosunku do stanu na koniec 2019 roku zwiększył się o 5,95%. Wzrost zaległości dotyczył wybranych pozycji, m.in. opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, tutaj jest wzrost o 37,42% i podatku od nieruchomości wzrost o 16,73%. Na koniec 2020 roku Gminna Instytucja Kultury, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrzynie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wydając powyższą opinię, skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2020 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu mającym zastosowanie do wykonania budżetu za rok 2020. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2020. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie za 2020 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno zawiera także informacje na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesionych w roku 2020 zgodnie z postanowieniem artykułu 6r ust. 2e ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się bowiem informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 i 2c wraz z objaśnieniami. Mając powyższe dane, będzie skład orzekający postanowił, jak w sentencji od mniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, podpisał przewodniczący składu orzekającego Roman Pandrejewski. Dziękuję. Przechodzimy do punktu D. Informacje o stanie mienia komunalnego. Tutaj informacja ta również była omawiana na wszystkich komisjach. Przechodzimy więc do punktu E. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy. Drugi wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie udzielenia burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18a ustawy 3 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Debrznie rozpatrzyła punkt pierwszy, sprawozdanie burmistrza Debrzna z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdanie finansowe, informacje o stanie mienia komunalnego, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i przeprowadziła kontrolę własną w 2020 roku. Komisja przeanalizowała także sprawozdanie działalności Zakładu Wodociągu Kanalizacji w Debrznie, sprawozdania finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Debrzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczne sprawozdanie z działalności OPS, roczne sprawozdanie CKST w Debrznie oraz zapoznała się z obowiązującymi sprawozdaniami finansowymi z wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja Rewizyjna za rok sprawozdawczy dokonała następującej analizy i kontroli. 24 lutego 22 kwietnia 2020 kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, w Debrznie 22
kwietnia, 27 kwietnia kontrola zakładu wodociągu kanalizacji, 27 kwietnia, 4 maja 2020 kontrola ośrodków pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środków z budżetu gminy. Kontrola wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego, kontrola działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. 4-11 maja 2020 kontrola ochotniczych straży pożarnych, 11 maja kontrola zadań zleconych stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w ramach użytku publicznego. 19 czerwca 2020 kontrola gospodarki śmieciowej, 24 sierpnia 2020 kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w Urzędzie Jednostkach Podległych. Komisja rewizyjna zasięgnęła opinię o realizacji budżetu gminy za 2020 rok następujących Komisji Rady Miejskiej w Dewnie, Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinie pozytywne bez uwag. Czwarty. Komisja rewizyjna zapoznała się z informacją z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku oraz zapoznała się z protokołem kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przeprowadzono w okresie od 10 lutego do 5 czerwca 2020 roku obejmującej lata 2016 do 2019 gospodarki finansowej i zamówień publicznych, a także z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 22 lipca 2020 roku i odpowiedzią na powyższe z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Protokołem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin przeprowadzona z dniu 12 lutego 2020 roku. Komisja przeprowadzała umorzenie odroczenia i rozłożenia narady podatków, opłat i odsetek w 2020 roku. Na posiedzeniach dnia 23 kwietnia, 7-14 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna dokonała rozpatrzenia sprawozdania burmistrza Dewna z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego oraz oparcie o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dewno za 2020 rok i przeprowadzone kontrole własne w 2020 roku. Postanawia punkt pierwszy ocenić sprawozdanie wykonania budżetu gminy Dewno za 2020 rok pozytywnie. Punkt drugi złożyć wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dewno. Uzasadnienie. Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza Dewna z wykonania budżetu gminy Dewno, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Dewno za 2020 rok, przeprowadzone kontrole własne w 2020 roku w oparciu o uchwałę nr 85/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dewno na 2020 rok wraz z późniejszymi zmianami stwierdza legalność realizacji budżetu gminy Dewno. Uchwalony budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 399 049,88 zł, których całości ma być pokryte wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie przed chwilą podane. Wskutek podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza Dewna planowany budżet na rok 2020 zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 218 212,56 zł. Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 3 711 505,10 zł. Na zaplanowane dochody budżetowe w kwocie ogółem 54 519 559,98 zł wykonano wykonanie wyniosło 54 098 587,07 zł, co stanowi 99,23% planu. Na zaplanowane wydatki budżetowe ogółem w kwocie 54 737 772,54 zł zrealizowano w wysokości 50 387 581,97 zł, co stanowi 92,500%. W ramach wydatków budżetowych realizacja wydatków bieżących stanowi kwotę 46 423 494,88 zł, a wydatków majątkowych 3 964 087,78 zł. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu wyniosła łącznie 2 965 920,30 zł. W tym dotacja celowa w kwocie 871 792,32 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 1 563 094 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 531 034 zł. Dominującym działem w strukturze wydatków budżetu jest dział rodzina. Wydatkowano kwotę 17
1 224 780 zł, co stanowi 34,18% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na których gmina otrzymuje dotacje. Drugim co do wielkości działania w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie. Wydatki zrealizowano na kwotę 12 594 725 zł 98 groszy, co stanowi 25% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wynosiła tylko 6 889 665 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 stan środków z wydatkami niewygasającymi ze sprawozdania RPSD wynosił 6 932 286 zł 62 groszy. W tym m.in. subwencja otrzymana w grudniu na styczeń 2021 537 320 zł. Przedstawione dane są zgodne z potwierdzeniem salda oraz ze sprawozdaniem RPSD. Planowane rozchody zostały wykonane w 100%. Stan zobowiązań na dzień 31-12 grudnia 2020 wynosi 19 866 707 zł 58 groszy. Sprawozdanie RBZ. Stan należności wraz z gotówką, depozytami i sprzedażą latarną na dzień 31 grudzień wyniósł 12 493 657 zł 10 groszy. W tej należności wymagane 3 571 521 zł 54 groszy. Przedstawione dane są zgodne ze sprawozdaniem RPN. Analizując wykonanie dochodów własnych, komisja stwierdza, że w porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek zaległości podatku rolnego od osób fizycznych o 14,5% oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 71,9%. Wzrost zadłużenia nastąpił z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 33,7% i w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 50,1%. Komisja nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano dotacje celowe. Częściowy zwrot dotacji na zadania własne nastąpił w dział 852 opieka społeczna w wysokości 42 057 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 15 437 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone w ustawowym terminie. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano dotacje na zadania zlecone. Częściowy zwrot dotacji nastąpił w dział 750, spis powszechny w kwocie 6 tysięcy, dział 751, wybory do Sejmu Senatu w kwocie 1400 zł, dział 801, podręczniki do szkół na kwotę 1054 zł, dział 852, usługi opiekuńcze specjalistyczne, nie zrealizowano planu na kwotę 10 560 zł, dział 855, rodzina w wysokości 20 312 zł. Niewykorzystane dotacje zwrócono w ustawowym terminie. Niewykorzystano dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy jako dopłata do wywozu nieczystości w kwocie 11 340 zł. Komisja dokonała także kontroli zawartych umów. Przedstawione umowy o realizację zadań inwestycyjnych zawierają podpisy burmistrza i kontrasygnatę skarbnika gminy. Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja rozpatrzyła również sprawozdanie finansowe, wysłuchała wyjaśnień skarbnika gminy i stwierdziła, że są one wiarygodne, sporządzone na podstawie wiarygodnych danych. Stan realizacji w 2020 roku przedstawia tabelę nr 13. Komisja rewizyjna dokonała kontroli wykonania budżetu za rok 2020 w jednostkach podległym gminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja stwierdza, że zadania i budżet gminy w roku 2020 został zrealizowany w sposób pozwalający ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok pozytywnie. Uzyskano środki krajowe z Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 2 704 222 zł. Zadania inwestycyjne, środki krajowe w wysokości 1 723 420 zł i z Unii Europejskiej w wysokości 661 110 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 3 964 087 zł, co stanowi 7,86% struktury wydatków budżetu. Największe inwestycje wykonane wynikające z kontynuacji lat poprzednich i rozpoczętych w 2020 to m.in. utwardzenie terenu przy ulicy Ogrodowej 1 i 2 na kwotę 89 780 zł. Dobudowa trzech stanowisk wozów bojowych oraz oblicza socjalno-gospodarczego do budynku rewizji strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku SP w kwocie 331 352 zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP w Stalingronowie na kwotę 259 989 zł. Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrzeń na kwotę 604
1943 zł. Przebudowa i budowa drogi gminy Gdewrzyń na odcinku ulicy Terbackiej, ulica Spuna na kwotę 732 294 zł. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Słupia na kwotę 272 tysiące. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Gdewrzyń na kwotę 261 512 zł. Modernizacja pomieszczeń parteru szkole podstawowej w Gdewrzyń na kwotę 128 849 zł. Przebudowa drogi powiatowej Gdewrzyń-Stary Glanowe na wybranych odcinkach na kwotę 114 500 zł. Modernizacja drogi gminnej przy ulicy Trauputta na kwotę 44 900 zł. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Górnikowie na kwotę 60 000. Modernizacja pokrycia dachowego i wentylacji pomieszczeń szkoły podstawowej w Myśligoszczy na kwotę 64 999 zł. Rozbudowa oświetlenia publicznego w gminie Gdewrzyń na kwotę 65 994 zł. Dziki skatepark, budowa płyty betonowej na kwotę 94 999 zł. Utwardzenie terenu wokół USP Słupi na kwotę 50 373 zł. Komisja stwierdza, że wyżej wymienione zadania były zrealizowane bez uwagi. Poprzez wykonywane inwestycje nastąpiła poprawa infrastruktury drogowej, ochrony przeciwpożarowej, poprawa rewitalizacji obszarów zagradowanych oraz poprawa bazy oświatowej. I tutaj następują podpisy członków Komisji Rewizji. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. To też pan przewodniczący przeczyta, czy? Oczywiście. Uchwała nr 141 łamane przez G315 łamane przez A łamane przez I21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2021 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października i tak dalej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku osoba Roman Andrzejewski, przewodniczący, Anna Patyk, członek, Katarzyna Rękę, członek, opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gdewnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gdewnia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Uzasadnienie. Wniósł 18 maja 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gdewnie, który przekazano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gdewnie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Gdewnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2021 roku. Na podstawie powyższych dokumentów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniach dnia 23 kwietnia, 7-14 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gdewnie na podstawie sprawozdania burmistrza Gdewna wykonania budżetu gminy Gdewnie za 2020 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego gminy, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, protokołu kontroli zewnętrznych oraz własnych analiz i kontroli wykonała oceny wykonania budżetu za 2020 rok. Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie budżetu i stwierdziła, że zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 54 098 587 zł, co stanowi 99,23% planu. Zaplanowane wydatki ogółem wykonane w kwocie 50 387 581 zł, co stanowi 92,05% planu. Nadwyżka budżetu za 2020 rok wyniosła 3 711 500 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 19 866 707 zł. Członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowały szczegółowo m.in. inwestycyjne wydatki w ramach przekazanych dotacji, wydatki na oświatę, wychowanie i wydatki w dziale rodzina. Ponadto komisja przeprowadziła kontrolę w zakładzie wodociągów kanalizacji, zakładu gospodarki komunalnej mieszkaniowej, ośrodków pomocy społecznej, centrum kultury, sportu i turystyki, urzędzie gminy i wnioskach podległych. Dodatkowo komisja zasięgnęła opinii Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej. W uzasadnieniu wniosku stwierdziła m.in., że zadania i budżet gminy w roku 2020 został zrealizowany w sposób pozwalający ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. W wyniku przeprowadzonej kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2020 rok, w którym zawarła szereg ustaleń w tym zakresie i jednogłośnie w sześcioosobowym składzie postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi miasta gminy Gdewrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gdewrzyń za 2020 rok. Mając na uwadze powyższy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Dewnik wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 rok. Swoją opinię komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez burmistrza, jak również przeprowadzonych przez siebie analizach pozdrowia. Pozytywna ocena działań burmistrza Dewna w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść wniosku o udzielenie w sprawie udzielenia absolutorium. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak sentencję. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na skutek terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Roman Andrzejewski, przewodniczący składu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały nr 39 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Uchwała nr 39 Rady Miejskiej w Debrzeń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Debrzeń za 2020 rok uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Debrzno za 2020 rok. Punkt drugi paragrafu pierwszego. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok obejmuje dochody, wydatki i wynik budżetu oraz stan należności i zobowiązań stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Wisława Adler za. Jan Demek za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarewicz za. Maciej Dubska za. Adam Tyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstosz za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podjęcia uchwały nr 40. Uchwała nr 40 Rady Miejskiej w Debrzeń z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi Debrzna z tytułu wykonania budżetu gminy Debrzno za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Pani Wielu o przegłosowanie. Wisława Adler za. Jan Demek za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarewicz za. Maciej Dubczak za. Adam Tyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstosz za. Gratulujemy Panią Burmistrzu. Panie Burmistrzu, proszę o głos,
Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, sesja absolutoryjna to najważniejsza dla mnie osobiście, najważniejsza sesja w ciągu roku. Spotykamy się tutaj na każdej sesji raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu. Jest to dla mnie święto samorządu, święto demokracji takiej samorządowej. Ale sesja absolutoryjna to jest potwierdzenie tego, co przez cały rok razem wspólnie robimy. I to, że dzisiaj podejmujecie Państwo uchwałę udzielającą absolutorium i podzielicie ją przed chwilą jednogłośnie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tak podejmujecie także uchwałę w swojej sprawie, bo to my razem pracujemy przez cały rok na to, co tutaj możemy zrobić. Gdyby nie ta współpraca między Radą a burmistrzem, na pewno tak fajnie by nam się tutaj nie pracowało, tak dawno by się nie rozwijało. Za to Wam chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą jedność w Radzie i za te dyskusje i za te sprzeczanie, które na co dzień między nami jest, no bo przecież nie zawsze się zgadzamy, nie zawsze mówimy tak samo, ale wiemy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy jeden cel, do którego cały czas dążymy. To, że potrafimy się porozumieć, to, że potrafimy pójść na kompromis, jest myślę, że bardzo ważną zaletą każdego samorządu i za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Nie udałoby się również tego budżetu całego pospinać, gdyby nie mrówcza codzienna praca Pani Skarbnik i za to chciałbym również jej podziękować dzisiaj. Bo tak jak często mówię, to z Panią Skarbnik rozmawiamy o finansach i to, co Państwo przedstawicie podczas spotkań komisji, to, co ja później chciałbym zrealizować po rozmowie z Wami, to ona musi ubrać te cyferki i wpisać to, co tam się da zrobić. Więc bardzo dziękujemy za pomoc i za przygotowanie naszych budżetów i ich rozliczań. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i chciałam również podziękować za bardzo dobrą współpracę przez cały rok burmistrzowi, Szanownej Radzie oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych za wyrozumiałość oszczędności i wydatkowaniu tych środków finansowych. No niestety bez wspólnej współpracy nie dałoby się uzyskać tego naszego wyniku. Dziękuję. Myślę, że krótką przerwę możemy zarządzić. Ogłaszam przerwę 10 minut. Proszę Państwa, proszę się zostawać tym ciastem, bo chcemy, żeby ono to zniknęło z tych talerzy. Proszę bardzo. A już 5 lat robimy. Tak jak trzymaj. Witam Państwa po przerwie. Przechodzimy do podpunktu 10. Podjęcie uchwał. Wszystkie uchwały zostały omówione wcześniej na wszystkich komisjach tematycznych. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 41 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Debrzno na 2022 rok. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Wisława Adler za. Jan Bene za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarek za. Maciej Dukszta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstowski za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 42 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Debrzno na 2021 rok. Do tej uchwały, jeśli Państwo mają jakieś pytania, wątpliwości? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Bene za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Kuklarewicz za. Maciej Dukszta za. Adam Terycz za. Elżbieta Laskowicz. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Wistowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 43 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. Czy ktoś z Państwa do tej uchwały chciałby coś dopowiedzieć? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Bene za. Beata Bogacz za. Magdalena Błażyńska za. Maria Bukarek za. Maciej Dukszta za. Adam Pyrycz za. Elżbieta Laskowicz. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstowski za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 44
sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Ktoś z Państwa do tej uchwały chciałby coś powiedzieć? Proszę, Panie Piotrze. Nasi zawodowie zgłosiły swoje postulaty i ja się przyznam, że na komisji po prostu nie zrozumiałem motywacji, dlaczego te postulaty nie zostały uwzględnione i chciałbym, żeby Pan to wyjaśnił. Szanowni Państwo, odpowiedź, jaką uzyskała także Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty, dotyczyła uwag zawartych w piśmie dotyczących wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie określenia rodzaju właśnie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nie zostało uwzględnione. A dlaczego? Dlatego, że pierwsze sugerowane przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury określenie środków w wysokości 0,3% nie może mieć miejsca w tej uchwale. Wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej została ustalona w uchwale budżetowej gminy Dębno na 2021 rok, więc została uchwalona już tam, a nie tutaj. Ta uchwała nie jest miejscem na to, aby te środki określać. Te przepisy prawa oświatowego nie dają właśnie możliwości określenia wysokości tych środków w tej podejmowanej uchwale, więc tak naprawdę zgodnie z literą prawa nie mogliśmy tego wniosku uwzględnić. Niemniej jednak ta informacja jest w uchwale budżetowej, więc jakby tutaj jak jest podtrzymana to... Ta sama chyba, tak? Ja nie pamiętam dokładnie. Panie Skarbniku, musielibyśmy zobaczyć, ale wydaje mi się, że co do wysokości trzeba to zweryfikować. Niemniej jednak, ta uchwała nie jest miejscem do określania jakichkolwiek stawek, jakichkolwiek środków finansowych. Załączony do zaopiniowania projektu uchwały drugi punkt, katalog świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej nie jest zamknięty. Tam we wniosku pojawiło się, aby dopisywać jakieś konkretne przypadki. Myślę, że tutaj ta uchwała jest przygotowana w taki sposób, aby nie zawężać kręgu tych świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i ten krąg nie jest zamknięty, w związku z tym ja nie chciałbym go ograniczać, stąd też nie przyjęty ten też wniosek, tak? Bo on brzmiał, że uchwała jest bardziej elastyczna. W tym przypadku ta uchwała, którą Państwo podejmują, jest bardziej elastyczna, tak. Tak możemy to jednym słowem określić. Też w punkcie trzecim i odpowiadając jeszcze na Pana pytanie, w punkcie trzecim tutaj komisja chciała, aby w celu rozpatrywania i opiniowania wniosków burmistrz Dębna powoływał komisję w składzie, czyli burmistrza, przedstawicieli międzyszkolnych struktur związków zawodowych. A ten punkt według orzeczeń sądów jest niezgodny z prawem, ponieważ delegacja zawarta w karcie nauczyciela upoważnia Radę Gminy tylko do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Nie daje jednak prawa do powoływania komisji, która w sposób sformalizowany uczestniczyłaby w procedurze przyznawania świadczeń. W związku z tym taką odpowiedź otrzymały związki, ponieważ zgodnie z orzeczeniem sądów Rada nie ma prawa do tego, aby wymuszać, że burmistrz musiałby taką komisję powoływać. Więc tutaj znowu odnosimy się do przepisów prawa, dlatego ten wniosek nie został uwzględniony. Więc podsumowując, ten drugi punkt, ta Państwa uchwała, którą Państwo będziecie podejmowali, jest bardziej elastyczna niż to, co proponują związki, zaś w pozostałych dwóch przypadkach przepisy prawa nie pozwalają na uwzględnienie tych wniosków. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś zapytać? Proszę o przegłosowanie. Wiesława Adler za. Jan Temy za. Beata Boga za. Magdalena Płatyńska za. Maria Kukarewicz za. Maciej Duksta za. Adam Chyrycz za. Elżbieta Laskowicz za. Adam Łukaszewski za. Zdzisław Marek za. Jan Płaczek za. Dorota Rybicka za. Piotr Sułkowski za. Andrzej Świstowski za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowych nie było, także rozumiem, że w podpunkt. Idziemy dalej. Oświadczenia, podpunkt 12. Czy w tym podpunkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Andrzeju, proszę. Panie Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu. Z tego miejsca chciałbym dzisiaj podziękować dyrektorowi i nauczycielom Szkoły Specjalnej w Zanowie
za trud, jakie ludzie mogą włożyć wychowanie kolejnego rocznika od konwentu. A żeby tak się mogło stać, podziękować szanownie panu burmistrzowi, który podejmując szereg działań w tym roku właśnie covidowym, zapewnił, że przyszliśmy ten rok szkolny w miarę suchych. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu 13. Komunikaty. Czy Panie Burmistrzu, proszę. Szanowni Państwo, chciałam tylko zakomunikować, a w zasadzie przypomnieć, że już 27 czerwca, czyli za dwa dni, w najbliższą niedzielę, odbędą się wybory w obwodzie drugim, w okręgu czwartym, w Debrznie, wybory udopalniające do składu Rady Miejskiej, więc wszystkich mieszkańców akurat tego okręgu zapraszam serdecznie do urn w niedzielę. Lokal wyborczy zlokalizowany w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie, czyli standardowo tam, gdzie zawsze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeżeli nie, to koleżankom Piesią chciałabym złożyć życzenia imieniowe na przykład Janką. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w komunikatach? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 14. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwały Wniosków. Panie Przewodniczący. Komisja nie zanotowała. Dziękuję. Zamykam więc obrady 45. sesji Rady Miejskiej w Debrznie. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo.